Na początek obowiązkowo rozgrzewka. Małe jeże w rytm muzyki przygotowywały się do biegu. Przed nimi niezbyt długi odcinek, ale nie o dystans i czas tu chodzi. W przypadku maluchów chodziło o zabawę. Nie było problemu, żeby się zebrać w sobotę akurat. Ja jestem opiekunem wolontariatu, wiele akcji mamy właśnie w sobotę i nie ma z tym problemu. Młodzież chętnie bierze udział w rozmaitych akcjach. Biegam dla zdrowia, dla siebie, a ponieważ jest to Zielonej Górze na miejscu, więc postanowiłam, że trzeba spróbować i oczywiście pomóc zwierzaczkom. Świetna inicjatywa, zresztą sami widzicie masa ludzi. Sam przyniosłem parę kilogramów jedzenia, bo po prostu dbajmy o nasze zwierzaki. Dorosłe jeże przyszły pomóc. Ta góra karmy dla zwierząt trafi do schroniska. Dzięki niej czworonogi będą miały lżej w okresie jesienno-zimowym. Zarówno karma, jak i wszelkie koce, legowiska, poduszki, tego typu rzeczy, które ludzie nam tutaj przynieśli, na pewno sprawią, że zwierzętom w schronisku będzie o wiele łatwiej. Tegoroczny bieg jeża to już trzecia edycja. Zapowiadając imprezę, organizatorzy podkreślali, że zainteresowanie biegiem jest ogromne. Całość przerosła ich oczekiwania. Przygotowali 500 numerów startowych. Ponad setkę musieli dodrukować. Zbliżyliśmy się do tej liczby takiej magicznej, ponad już 500 osób. No musimy tutaj jakby chyba za rok tego załadować już ciężarówkę, czy przygotować ciężarówkę, bo widzę, że samochodem niestety nie zabierzemy już tej karmy. Pewno będzie na 3 razy trzeba jeździć. Sportowe wydarzenie w Parku Tysiąclecia było dziś świetną okazją do tego, aby wspomóc schronisko dla bezdomnych zwierząt. Uczestnicy biegu mogli zakupić specjalne kalendarze. Na zdjęciach oczywiście modele ze schroniska. Pieniążki ze sprzedaży tego kalendarza przeznaczone są na sterylizację kotów. Natomiast pieniążki ze sprzedaży kalendarza z psami przeznaczone są ogólnie na dochód schroniska. Kto nie zdążył kupić kalendarza, cały czas ma szansę. Są one dostępne w schronisku przy ulicy Szwajcarskiej. Dzisiejszy event śmiało można zaliczyć do udanych. Świetnie bawiły się całe rodziny, a na pamiątkę zostały okolicznościowe medale.